Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Magdalena Kapuścińska. Gałgan Waluś. Mały gałgan, nic poń jeden, ukradł w szkole całą kredę i na bazgrał gdzieś na ścianie, że ktoś wyrwał jego hanie. Nie przebierał nic poń w słowach. Oj, niegrzeczny to był chłopak, bowiem jego napis wieścił wręcz nieprzyzwoite treści. Aż niezręcznie mi to czytać, bo to brzydkie słowa chyba. A więc zamiast je powtarzać, poprosiłam, aby zmazał. On wprost lubił być gałganem. Dość go miały wszystkie panie. To dokuczał wszystkim w szkole, to na schodach rozlał olej, to podstawił nogę komuś. Jak ktoś potem miał mu pomóc, kiedy problem był w nauce, bo i lichy z niego uczeń. Kałkan był to co niemiara. Ktoś go złapał na wagarach, no i powiadomił tatka. W domu znowu była jadka. Hania oburzona wielce, stroi focha już na prędce. Nos spuściła wnet na kwintę. Więcej do cię już nie przyjdę. Albo zmażesz durny napis, albo koniec będzie z nami. I już nigdy ty, gałganie, moim chłopcem nie zostaniesz. Tak się gałgan w niej zakochał, że wnet wytarł brzydkie słowa i napisał trochę milej. Hania się prowadza z Szczylem. Tu wprowadzić imię muszę. Gałgan bratem jest, Waldusiem. Bratem naturalnie moim i w dzieciństwie często broił.